Ej, dobra, chciałem poruszyć temat tego live'ika ostatniego. Słuchajcie mnie, moje mordeczki, czekajcie, to wszystko powyłączam, żeby nie było problemu z internetem. Temat ostatniego live'a charytatywnego na kanale DJ Palastite, który był. Ja wiem, że się trochę źle zachowałem, ale musicie też być wyrozumiali w moją stronę, bo... puściły mi nerwy po prostu. I postanowiłem opuścić streama, bo nie czułem się na nim dobrze. Myślę, że nikomu krzywdy nie zrobiłem i też nie ma co przesadzać, tak jak chłopacy to robią, bo wiecie, nie każdy musi się lubić. Ja troszkę tam przesadziłem też ze słowami, bo obraziłem Tomka. Przepraszam za to, bo to też nie było takie profesjonalne zachowanie, tym bardziej na live'ie. To było słabe. Nie piszcie JT, bo właśnie... Pozdro odcinek, dziękuję za donajcika. Bo ja tu nie chcę toczyć z nikim wojny, chcę zapomnieć o tej sprawie całej. Live się odbył. Tutaj też trzeba przyznać się do tego, że z tym live'em bardzo długo zwlekaliśmy. Trzeba się przyznać do tego, będę tak powtarzał, bo nie wiem, czy wywala mi streama, czy nie. Trzeba się przyznać też do tego, że z tym live'em zwlekaliśmy. Tutaj jest nasza wina, nie Knazia i Tomka, ale uważam, że też przesadzają, kurczę, z tym, że tak ciągle na nas najeżdżają i tak dalej, bo jednak się zmobilizowaliśmy i to zrobiliśmy. Jak wyszło, tak wyszło. Oni też mieli na to wpływ, jak wyszło. Nie mówię, że Knaziu, ale Tomek. Nie mówię, że Knaziu miał wpływ na to, ale Tomek na pewno miał wpływ na to, jak wyszedł ten live. Także też nie można obwiniać tylko nas. Nas można jedynie obwinić o to, że... ten live się tak późno odbył. RIP cały czas. No kurczę, nie wiem czemu tak się dzieje. Jest troszkę słabo z internetem, ale już niedługo, mordeczki, będę miał swoje mieszkanie, będę miał normalny internet kablem, a nie przez Wi-Fi, także już nie powinno wtedy wywalać. Myślę, że to jest kwestia tygodnia i będą regularne live'iki. Mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać i będziecie mnie wspierać dalej i razem dobijemy ten wymarzony mój milion na YouTubie.